Hej kochani, witam ponownie wieczorową porą i jeszcze raz czytanie dla singli, dlatego że tym razem może chodzić po prostu o energię innej grupy singli. Jeżeli dla Was nie pasowało właśnie to czytanie, które pojawiło się wczoraj, takie typowo singlowskie, to może tutaj właśnie odnajdziecie się w tym, które za chwileczkę nagramy. Jeszcze przypomnę, ponieważ do jutra, czyli do piątku, do godziny 20, mamy promocję czytania dla singli, to są czytania dwa w jednym, czyli na Waszego przyszłego partnera, kim on będzie, gdzie możecie poznać, jak spotkać, jakie też macie obecnie blokady i z czego te blokady wynikają, czyli czy macie jakieś karmy z poprzednich wcieleń, jak to u Was wyglądało pod kątem miłosnym właśnie w poprzednich wcieleniach, gdzie może leżeć przyczyna tego, że teraz się w miłości po prostu nie wiedzie. I tutaj właśnie zrobimy takie wzorcowe czytanko. Ono troszeczkę będzie się różniło od takich czytań prywatnych, bo tam analizujemy konkretną osobę, czyli ta osoba ma jakieś imię, ma jakąś datę urodzenia, ma jakąś konkretną wibrację. Natomiast tutaj badamy kolektywną energię, czyli energię no iluś tam osób, które pod tym się podpiszą, czyli do których to czytanie będzie trafiało, do których będzie pasowało. Więc wiadomo, że nie zrobimy takich rzeczy jak numerologia, no bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie mamy żadnych konkretnych dat urodzenia, ale możemy na przykład postawić karty, no i zrobić właśnie taki przedsmak, żebyście zobaczyli sobie właśnie, jak to czytanie wygląda. Ono jest skierowane tak naprawdę do każdego, z kim rezonuje, bez jakiegoś takiego szufladkowania, bez oznaczania potencjalnych odbiorców. Wystarczy, że jesteście po prostu singlami, że nie jesteście w związku na chwilę obecną. Natomiast jest to tworzone właśnie z taką intencją, żeby to trafiło do tych osób, do których po prostu ma na ten czas trafić. Bo może ktoś ma to właśnie zobaczyć, czegoś się dowiedzieć, jakiś przekaz do kogoś ma po prostu dotrzeć i właśnie taką drogą ten przekaz zostanie tutaj zakomunikowany. Więc przypadków nie ma, z jakiegoś względu tutaj się znaleźliście, więc może ten przekaz będzie właśnie dla Was. Jest to tworzone z intencją najwyższego dobra wszystkich tych, którzy właśnie potrzebują takiego przekazu, takiej pomocy i z którymi to będzie rezonowało. Jakimi Wy jesteście osobami? Najpierw zobaczmy. Chodzi mi o to, jakie potencjalne w Was mogą być blokady. Co tutaj Wam, jako osobom, co może wynikać z Waszych cech charakteru, osobowości, tego właśnie, jakimi jesteście ludźmi, co może przeszkadzać właśnie w zdobyciu miłości. Jakimi jesteście osobami? Co tutaj może Wam przeszkadzać właśnie w zdobyciu miłości? Zobaczmy, tutaj się pokazuje wisielec. Na pewno jesteście osobami takimi, które zbyt szybko nie działają. Muszą najpierw pewne rzeczy przeanalizować, pewne rzeczy sobie przemyśleć. No, można tak wisieć bardzo długo, prawda? Być może jesteście takimi osobami, które najpierw wszystko analizują, patrzą z różnych perspektyw. Bardzo trudno jest im wejść w jakąś relację. Przy Asie Pentakli też mamy coś takiego, że Wy być może od razu byście oczekiwali poważnych perspektyw. Czyli jak ktoś się pojawia na Waszej drodze, jakby najlepiej pominąć ten etap takiego zakochania, tylko od razu tutaj najlepiej, żeby przyszedł ktoś z ofertą matrymonialną. Powiedzmy dla tych, którzy w ogóle chcieliby na przykład małżeństwa. Takie jakby od razu szukacie takich konkretów, wymagacie od ludzi. Bo w Asie Pentakli to jest właśnie już taka perspektywa na budowanie i to takie rzetelne budowanie w materii, czyli czegoś oczekujecie, być może dowodów miłości, dowodów, że ta osoba ma szczere intencje, że ta osoba nawet coś posiada, być może tutaj właśnie, że ona ma jakieś zabezpieczenie, ma dobrą pracę, ma stabilne wykształcenie, jest na przykład osobą w jakiś tam sposób ustawioną życiowo, też tak może być dla niektórych. Nie twierdzę, że jesteście materialistami, ale tutaj możecie mieć właśnie
dla Was może być ważne po prostu takie poczucie bezpieczeństwa przy tej osobie, czyli co ona sobą reprezentuje, kiedy taką osobę poznajecie. Może też być na przykład dla Was ważne, czy taka osoba chciałaby w przyszłości się wiązać na przykład w małżeństwie, czy ona chciałaby mieć dzieci. I może za szybko właśnie zadajecie takie trudne pytania i może tutaj ludzie gdzieś tam w popłochu uciekają, ponieważ nie chcą tak od razu właśnie się określać. Nie chcą od razu takiego poważnego wchodzenia w relacje. Ale też możecie być zbyt analityczni, tacy zbyt zachowawczy, zbyt się przyglądać komuś, długo się zbierać do działania właśnie w tej karcie wisielca. I zanim się zbierzecie, to gdzieś tam ta osoba może Wam troszeczkę już czmychnąć z pola widzenia, więc to jest taka ogólna charakterystyka Wasza, coś co może właśnie tutaj rzutować na to, że blokujecie w jakiś sposób te związki, te relacje. Zobaczmy Waszego przyszłego partnera, partnerkę. Kim ta osoba będzie? Kim ta osoba będzie? I w jaki sposób Wy możecie taką osobę poznać? Kim będzie Wasz przyszły partner, przyszła partnerka? Kim będzie? Piątka pentakli, król pucharów. I gdzie możecie poznać taką osobę? As pucharów. Gdzie możecie jeszcze poznać taką osobę? Ósemka mieczy. Mam nadzieję, że nie w więzieniu. Nie, no, nie mówimy o takich skrajnościach, na pewno nie. Wiecie co? Już wiem. Ta osoba, kim ona będzie? Może nie będzie to jakaś osoba, która jest bardzo zasobna pod kątem majątkowym. Może to być osoba, która nawet ma jakąś taką słabszą kondycję materialną, ale osoba o bardzo wielkim sercu. Ona ma tak wiele do zaoferowania innym, że tak naprawdę jej status posiadania się tutaj zupełnie nie będzie dla Was liczył. Na pewno nie jest to osoba, która miałaby głowę do interesów. Nie jest to też typ takiego karierowicza, karierowiczki. To jest ktoś, kto może reprezentować jakiś zawód związany z uzdrawianiem. Ktoś, kto może być lekarzem, może być psychologiem. Wiecie dlaczego? Bo ta karta, ósemka mieczy, mi się kojarzy wprost z depresją, z taką klatką umysłu, z takim zamknięciem, odseparowaniem. Tutaj mamy as pucharów, czyli jakieś leczenie, takie napawanie kogoś nadzieją, proces zdrowienia, proces leczenia. I może to być nawet jakiś terapeuta, do którego Wy po prostu się udacie, terapeuta, terapeutka, ktoś, kto Wam w jakiś sposób pomoże. Albo będziecie się spotykać właśnie na jakichś sesjach, albo oboje będziecie w takich sesjach uczestniczyli. Natomiast też możecie się spotkać w jakiejś pracowni artystycznej, gdzie ludzie mogą w jakiś sposób wyrazić swoją ekspresję, właśnie przełamać swoje pewne opory, blokady. Możecie się spotkać też na łonie natury, gdzieś nad wodą, bo może będziecie szukać tam spokoju i ukojenia w nerwach, w jakichś takich trudnych życiowych dylematach, sytuacjach. Będziecie szukać właśnie takiej ostoi. Tutaj akurat ten as pucharów mi się kojarzy z taką scenerią górską, wiecie? Tak mi się skojarzyło. No, trochę tu się też kojarzy z takim kobiecym, z taką kobiecą piersią, z której leje się mleko, bo to jest tak naprawdę mleko, nie woda. Więc takim atrybutem matki, że ktoś przytuli właśnie do tej matczynej piersi, ktoś tam po prostu wysłucha, ktoś pomoże, ktoś ukoi w płaczu, w trudnej sytuacji, ale mnie się właśnie tak jak spojrzałam, to skojarzyło z taką czystą, źródlaną wodą, która spływa po prostu z gór, czyli gdzieś jakaś taka górska sceneria mogłaby to również być, więc tak to będzie tutaj wyglądało. I teraz, kochani, ja jeszcze bym sprawdziła, co się działo w poprzednim wcieleniu, w poprzednich wcieleniach takiego, co może Was tutaj blokować miłości, co może właśnie powodować te Wasze problemy z miłością. Ja mówię ogólnie do tych singli, które chciałyby z kimś być i nie są zadowolone ze swojej sytuacji, bo jeżeli są single, którym jest tak dobrze w samotności, one się cieszą i nie potrzebują na ten moment nikogo, to jest okej. Ale do takich osób ja nie mówię, tylko właśnie do tych, którzy chcieliby kogoś mieć, no ale jakoś nie wychodzi, nie po drodze im i nie wiedzą, gdzie jest przyczyna, gdzie tkwi właśnie problem tego. Tutaj patrzymy
w kartach te poprzednie wcielenia, natomiast bardziej dokładny przekaz macie w czytaniach prywatnych, tych promocyjnych, z tego względu, że tam po prostu zaglądamy w kroniki Akaszy, w Waszą konkretną sytuację. Więc tam mamy to bardziej usystematyzowane, bardziej konkretny przekaz. Tutaj z kart no, możemy się czegoś domyślać ewentualnie. Wasze poprzednie wcielenia, jak to tutaj wpływało na relacje, na miłość. Mamy kartę siły, ktoś tutaj pokonujący przeszkody, jakiś wojownik nam się tutaj pokazuje. Jakiś wojownik, siódemka pentakli, piątka mieczy. Co tutaj może nam się pokazać? Pustelnik. Królowa pucharów. Słuchajcie, oj, tu mamy kochankowie. Słuchajcie, widać tu jakąś parę w karcie kochanków, tak? Mamy tu jakąś parę. Mamy tę królową pucharów, kobietę kochającą, taką otwartą. I mamy pustelnika, mężczyzna w typie pustelnika. To jest takie szukanie samotności dla siebie. Takie też bardzo taki kontrastowy związek, kontrastowa relacja, bo w kochankach zawsze mamy właśnie takie dwie jakby tutaj... takie rozbieżne postawy i żeby to funkcjonowało, to trzeba to jakoś wszystko zrównoważyć. Zobaczcie, jak jest przedstawiona karta kochanków. Tutaj mamy jednego mężczyznę i dwie kobiety. Tu się pokazuje jakby już obraz jakiegoś trójkąta. Zazwyczaj w karcie kochanków mamy dwie osoby, dwie postaci. Tutaj natomiast mamy taką jakby sytuację trójkątową, że coś tu jest na rzeczy. Mamy siódemkę pentakli. To jest karta cierpliwości, budowania na przyszłość. Ja tutaj widzę coś takiego, że ktoś, bo tu mogły chodzić o jakieś takie właśnie, o jakąś rywalizację w związku, stąd te kontrasty. Tutaj mamy kartę siły, czyli ludzie mogą ze sobą w jakiś sposób walczyć. To nie musi być taka walka wręcz, ale ktoś chce jednego, ktoś chce czegoś innego i w żaden sposób jakoś nie możemy zgrać tych swoich priorytetów. I w piątce mieczy często nam się pokazuje taka sytuacja, że sprawa wydaje się beznadziejna. To znaczy mamy do czynienia z osobą, która jest taka nieprzejednana, nie da się jej czegoś wytłumaczyć, wyperswadować. Być może właśnie tam była taka relacja, że jakby były różne priorytety i nie potrafiliście się dogadać między sobą. To już niezależnie, czy wy byliście kobietami, czy mężczyznami. Może ktoś tutaj szukał samotności, albo czuł się samotny w tym związku, albo po prostu szukał sobie samotności, bo w związku było za dużo tej takiej właśnie rywalizacji i z tego mógł się narodzić jakiś trójkąt. Ale to jakby była konsekwencja tego, co się działo między wami. A tutaj... siódemka pentakli pokazuje, że no to jest taka relacja, to była taka relacja, która wymagała dużo czasu, cierpliwości, poświęcenia i uwagi, że tam była kwestia takiego dotarcia się, że wszystko było do zrobienia, tylko to trzeba było wypracować i to mogło przyjść z czasem. Natomiast tutaj tak mi się wydaje, że komuś mogło zabraknąć cierpliwości, że ktoś chciał za szybko, albo właśnie wydawało się wam wtedy, że no tutaj nie da się nic zrobić, że ta sytuacja jest beznadziejna, że nie da się nic zmienić i zamiast właśnie pracować nad relacją, zamiast docierać się, no to nastąpiła właśnie rezygnacja z jednej strony, a może nawet z dwóch stron. Zobaczmy sobie jeszcze, kochani, na koniec dla tych osób, z którymi ten przekaz rezonował, jaka tutaj będzie rada dla Was, jakaś porada, jakaś taka mała porada dla Was na najbliższy czas i w ogóle w miłości, jak tę miłość przyciągnąć, co tutaj robić. Jakaś porada właśnie dla tych osób, z którymi zarezonowało to czytanie. Mamy rycerza pentakli. No właśnie, powoli, ale cierpliwie do celu. Nie zrażaj się początkowymi jakimiś porażkami. Nie zrażaj się nawet wtedy, jeżeli ta osoba, która się pojawia w Twoim życiu, ona nie jest dokładnie taką osobą odpowiadającą jakiemuś Twojemu ideałowi, bo tak naprawdę ideałów nie ma. I Ty tutaj przykładając jakieś takie swoje kalki, porównując do swoich wykresów, do swoich tabelek, możesz niestety przegapić osobę wartościową, która pojawi się w Twoim życiu i możesz ją odrzucić tylko dlatego, że właśnie ona nie będzie pasowała tutaj do Twojego jakiegoś obrazu. Może być tak, że relacja
nie od razu zaskoczy, że na początku będzie Was bardzo wiele dzieliło. I nie rezygnuj wtedy, tylko po prostu postaraj się najpierw popracować, najpierw włóż w to w jakiś trud, wysiłek, żeby te kontrasty przełamać, bo jeżeli za szybko zrezygnujesz, może się okazać też, że stracisz właśnie fajną szansę, szansę na to, żeby coś dopracować, z kimś się dotrzeć właśnie, żeby coś wypracować wspólnie, jakąś nową jakość. No bo to zawsze tak jest, że zdarzają się dwie zupełnie różne osoby. No czasem się zdarza, że spotykają się osoby bardzo do siebie podobne i od razu ze sobą świetnie współgrają, ale zazwyczaj właśnie związek taki jest, że wymaga dotarcia się, że po jakimś czasie, czy nawet od początku zaczynają nas pewne rzeczy w drugiej osobie irytować i no jeżeli zrezygnujemy już na początku, to się nie przekonamy, jak może być później. Więc tutaj praca, praca, cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz praca. Nie zrażaj się, daj szansę temu, co się będzie kształtowało, bo na ten czas, kiedy kogoś poznajesz, jeszcze nie wiesz, co może z tego być. Czyli nawet jak Ci się wydaje, że sytuacja jest beznadziejna, że ta osoba no niestety nie pasuje do Ciebie pod pewnymi względami, to daj szansę, żeby właśnie coś mogło się zadziać, a wtedy zobaczysz, czy faktycznie jest tak źle, jak Ci się wydawało. Okej, kochani, no więc tak to wygląda. Dajcie znać, z kim to zarezonowało, czy rzeczywiście do wielu osób to czytanie było skierowane. Natomiast tych, z którymi tutaj nie rezonowało, albo którzy pragnęliby w głębszej analizy, zapraszam jeszcze do jutra, do godziny 20, czyli do piątku. Można zamawiać sobie właśnie te czytania dla singli 2 w 1 w cenie promocyjnej 50 zł cena dwóch czytań. I do 20, dlatego że ja o 22 zaczynam już po prostu jutro rytuał na nów księżyca. No będę poza zasięgiem, nie będę dostępna już później, także tylko do 20. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam gorąco, do zobaczenia, życzę Wam miłego wieczoru.